Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy jest nadal aktualne? Tak, odnośnie pracy na budowie. Jest nadal aktualne? Nie, nie mam doświadczenia. Tak, jestem dostępny. Mogę być w każdej chwili. Myślę, że w przeciągu pół godziny powinienem dojechać. Dziękuję. Dzień dobry, jestem już na miejscu. Okej, czekam. No siadaj pan! Chce pan kawałek? Nie, dziękuję. To ja w sprawie tej pracy, to... To co, chcesz pan tą pracę? Tak, bardzo mi zależy. Nie mam w tym momencie z czego żyć. No więc dobrze, niech pan przyjdzie jutro na 8 rano. I to już? Wszystko? Tak. Dziękuję, bardzo dziękuję. Czyli jutro na 8, tak? Tak, dokładnie, jutro na 8. Widzisz pan, życie to jest jak ta kiełbasa. Raz jest dobra, raz jest zła. A z ciebie zobaczymy, co będzie. Szefie, mam do szefa pytanie, czy istnieje możliwość wzięcia dniówki, jeden raz chociaż. No ale młody, ty jesteś tylko na przyuczeniu i ty chcesz teraz jakieś pieniądze? Przepraszam. Co to ma być? Dlaczego te elewacje jeszcze nie gotowe? Co to za burdel tu? Jeden pracownik na budowie! Wszystko tu rozprute, Co tu za dziury są? Co to? Czego to jeszcze nie gotowe wszystko jest? No ale szefie, mieliśmy trudności kadrowe. Pracownicy odeszli. Trudności kadrowe? Ty, ja tu bym sam jesteś kadrowy, ty. A ta dziura to co to jest? Czego elewacja jeszcze nie gotowa? 3 miesiące ja prosił o elewację, jeszcze one nie gotowe? Co to jest? Upaćkane, wszystko brudne. Co to no ale wszystko będzie na czas, tak jak szef kazał. Na czas, no ty. Słuchaj. Tydzień na tobie daj. Jeden tydzień.
przychodzę, przyjestem tu i elewacje mają być gotowe. Jeśli oni nie gotowe, to ten zbity pysk wylatuje z roboty. Panial? Jak się zrobi, jak będzie? No, paszą wam. No ładna. Tu dziury, tu dechy jakieś, tu pordywiały, syf burdy, rozpierdolone wszystko. Co tobie, ty kiełbasa tobie nie pasuje, a? Słucham? No kiełbasa mówię, przecież ten ciągle tylko wpierdala te kiełbasę i wpierdala. Kurwa, ja jemu pokażę, jak się buduje, ty smolocz. No, co tobie, ze czego ty ryczysz, to co się stało? Nie mam pieniędzy, nie mam z czego żyć. Jak mi pieniędzy, co on nie płaci? U niego dużo dzieniek, u niego dzięki, co nie zapłacił dzięki? Nie płaci, właśnie o to chodzi, że nie płaci. No. Obiecał, że zapłaci, teraz mówi, że jestem na jakimś przyuczeniu. Łowot i op jego mać, kurwa, swolocz ty. Nie mam z czego żyć. A ty u ciebie to jakaś kwartira jest, ty mieszkasz, ty gdzie, ty co? Mam rodziców alkoholików. No, wyrzucili mnie z domu. Nie mam gdzie spać. Śpię w parku teraz. Tutaj nie żadne łóżko, coś pokój, toż to warunki są. Tu nic. Miejsce jest, to piwnica, pokój jest zrobiony cały. Nic tobie. Swolocz. No, idziemy. No. Ty się gapisz, jak ta sobaka nagnała. No, poszli. Dawaj, pójdziemy. No. No ładnie. No, to my pójdziemy teraz do samochodu, pogadamy. No, siadaj tutaj. O, tu siadaj. No i teraz my pogadamy. No słuchaj mnie. U mnie jest potrzebny młody chłopak, co by mnie takie, no, i pakowki, te paczki mnie tam, posyłki mnie woził. Ludzi różnych tam, różne sprawy mnie załatwiał. Jeździł samochodem, ty masz, ty prawo jazdy u ciebie jest, B, prawo jazdy B. Kiedyś robiłem prawo jazdy poprzez organizację pracy, ale... Nie miałem samochodu, więc nie miałem jak jeździć. No, a kiedy ty jeździł ostatnio? Jakieś 3 lata temu. 3 lata. No, to ty teraz ty przypomnisz sobie. No, słuchaj mnie. Dostaniesz ty samochód, będziesz jeździł i będziesz mnie posyłki rozwoził. Bierzesz ty do robota. Ale co z tą robotą? Jebał go pies tam, ciortą, kiełbasę wpierdala, elewacje mi nie zrobione, kurwa. Pogonię go z tej roboty i tyle z tego będzie, o. No, słuchaj mnie. Dam tutaj ja tobie parę groszy. Pójdziesz ty sobie do bani. Pójdziesz sobie do fryzjera. Ogarniesz się, kupisz sobie jakieś laki. No, tutaj, z te kudły, te plaki tutaj sobie uczeszysz, co z nimi zrób. Masz tutaj, o. No, masz. I woźmij siebie w ruki, woźmij się za siebie, zrób ty ze sobą porządek, ubierz się porządnie. No, dam ja tobie tutaj kwartieru. O, tutaj tam takie niedaleko, znajesz tam takie osiedle bloków, ulica, jak ona nazywa się tam, Pstrągowa, o, tam blok, pierwsze piętro tam, kwartiera, tutaj jest klucz. No, pójdziesz ty na kwartiera, ty weźmiesz się za siebie i od jutra zaczynasz u mnie robotę. No. Dobrze, dziękuję bardzo, ale jak ja się odpłacę? Dobra. Jutro o 10 ja na te kwartiery tam przyjadę. Weźmiesz ty samochód i będziesz tym samochodem jeździł. Jutro cię zabieram na pierwsza robota. Paniał? Tak, jasne, jak najbardziej. No, dobra. Ty idź teraz i zabierz się ze siebie. No. Dobrze, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. No. Dzierżyś. No, хорошо. Cześć. Witam. Jedną sekundkę, zaraz. Fajna pogoda, co? No. Słonecznie, nie za ciepło, nie za zimno. Akurat.
Co pan taki zadowolony? No, mam powody, pracę dostałem. Wow. A gdzie? A, będę rozwoził paczki jako kurier. Dobrze płacą, bo mój kumpel jeździł w takim czymś, to katastrofa. No, nie najgorzej, nawet mieszkanie dostałem, więc mam powody do szczęścia. No tak. Dam panu jedną radę. Niech pan za bardzo ludziom nie ufa. Coś panu opowie. To taka opowiastka będzie. Grubelek coś tam sobie dziubał, jakieś ziarenka i krowa na niego nasrała. Taką pecynę w łudu. Także biedny, no myślał, że to już koniec, że po nim. Nie mógł się z tego wydostać. Nie? I nagle czuje, że ktoś go z tego wyciąga. A to kot. Wyjął go, wypłukał w kałuży i zjadł. Jaki z tego morał? Dwa nawet. Nie każdy, kto na ciebie nasra, jest twoim wrogiem. Nie każdy, kto cię z gówna wyciągnie, jest twoim przyjacielem. To ja lecę. Do zobaczenia. To jak mam pana ostrzec, proszę pana? Tak krótko po prostu. Tyły boki maszyneczką czy nożyczkami? Normalnie. Dzień dobry. No, привет. Cześć. O, ładna ma. O, maleszka. Jak, no jak tobie, ta kwartyra tu? No super, no. Ważne tylko, żeby mieć gdzie spać. A mam pytanie, a to... No, wo, to po poprzednim właścicielu mieszkał taki chłopak tutaj, wiesz, on był troszeczkę taki wariat, no. I on tam naściągał mi tych gratów, wiesz, to jakieś nieblagane dziurne tam, knigi tutaj, poznosił jakieś płyt, to kasy, tutaj te szmelcu, wszystkiego, wiesz. I wot i tak gdzieś to. On tego mówi, nie, w remieniu, ja tam, no. A co z nim? No, nie, tam nieszczęście stało się, wiesz, on jechał maszyną tam na robotę i on pogib, to rozbił się. Nie żyje. Taka przykra historia. No to, młody, ja tobie dam maszynę zaraz. Samochód? No samochód. No to co jeszcze? Ja nie skazałem wczoraj, że ja tobie dam maszynę. No, będziesz mi jeździł, będziesz pierwszy tu już woził tam roboty, pasynki. No to zobaczymy, to jak ty sprawdzisz się. Dobra, to co? Idziemy, tak? No poszli tu na dół tam, tu. O, maleczko, tutaj zaraz tu przyjadą moi chłopcy, wiesz tam. Tu Iwan, Wladimir. No i oni tutaj dadzą tobie maszynę, ty będziesz jeździł, tam tej pakówki jeszcze przerzucimy. Tam super. Ty co ty, Iwan, ty co kurwa, ty pojebano? No szefie, nie moja wina. Zdurniał, to rzucicie to samochód dla Marka. No przecież Wladimir tamtą maszynę wziął i się wjebał w ścianę. Kurwa, jak wjebał? Pierdolę, z niczym ty nie można tu polegać na was już. No, a ty jak ty wyglądasz? Co to te lachy brudne jakieś? No co, może jak blac wyglądam, ale jest ciepło. No ciepło, no tak, zimny jak pies, kurwa. No, to młody, to teraz ty tym samochodem jeździć będziesz, no. No co się tak gapisz? To umiecie tyria takie jeszcze. Masz tu kluczyki, no, siadasz tutaj, ja tutaj zaraz tobie dam. No, ty jutro pojedziesz tam. Tutaj daję ciebie adres, pod tym adresem. Jutro
10 rano ty jesteś jutro i pakowkę tutaj zawieziesz. Paniał? No, хорошо. No, держись. No. No, pojechali. Roboty, kurwa, kretry, w szpitalu wypadek, kurwa, znowu. Ja pierdolę, ile razy to jeszcze powtarzać się będzie? Co tu ze śmieci są w ogóle? Zabrać mnie to wszystko. Wchodzi do mieszkania bez pukania ty. I te pierdoły o żarciu zaczyna gadać. Heca, siłuje. Naprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam państwa, Osusie, w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Drodzy państwo, Osusie. Drodzy państwo, gościmy dziś z kamerą w Cieszynie. Tym samym Cieszynie, o którym to cesarz Otton III mawiał niewiele, a właściwie nic. Bardzo mi przykro, bardzo przykro, ale o Cieszynie nic nie wiedział, ale co tam, co tam. Takie plagi tutaj w powietrzu, w Zakopanem niektórzy mówili, nie mogliśmy konkurs oglądać. Jest Apoloniusz Steiner, jest Piotr Fijas. Dobre duchy polskiej ekipy i jest Adam Małysz. 132-3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. O kurwa, zaspałem. Ile ja na niego czekać mam jeszcze? To który czas? Weź no tam. 40 minut temu powinien być. 30 minut, kurwa. 10:45, a ja na niego będę czekał teraz. No kurwa, to już milczaj lepiej ty. Kurwa, ty już pokazał, co ty potrafisz. To daj ty spokój, kurwa. Armia fachowców. Ten, kurwa, się spóźnia, co? Umienie nie wremie, nie będę z robotą czekał. Przyjechał. Ja mu dam zaraz. Jop jego macie. Już jak on jedzie, kurwa, jak pijany. Do której czasu? Gdzie ty był tyle? Co tak długo? Wiem, wygląda na to, jakbym zaspał albo się spóźnił, ale prawda jest zupełnie inna. Bo jest problem w tym, że zapomniałem przestawić zegarka z czasu letniego na zimowy. Ty nie pierdolmy zegarki, to 3 tygodnie temu przestawiali. Korki? Ty w żopu se korki wsadź ty. No już dobra, już nie pierdol mi tutaj. Wy te biericie tej pakowki, no przepakujcie mu ten towar, te paczki. No. No, słyszaj mnie teraz. Ty masz mało czasu, bo ty się spóźniłeś przez te twoje korki w żopu, ty. No, tutaj masz adresy. Tam na i-pakowkach wszystko napisane. Będziesz wiedział po kolei pakowki. Według tych adresów ty teraz rozwozić będziesz. No. Okej. Okay. No to jadę. No. Dzierżyś. No, pojechali, rebiata.
To pan? Jezus Maria, w sensie, że kto? Wasiliew cię przysłał. A, to ma pani w sobie tej paczki, tak? Ktoś cię śledził? No chyba nie, a co? To twój wóz? No tak. Idziemy. No chodź. Wszystko w porządku? W rodzinie również? Może jakąś policję wezwać? Nie. Nie, ja sąsiadów nie lubię, jeszcze gadać będą, że jakichś facetów przynoszę ze sobą. Żałuję, że pytałem. To w takim razie mam dla pani no tą przesyłkę, tak, o którą pani... Dziękuję. Ja myślałam, że mnie zapomnieliście. Spokojnie, ja nie niosę dobrej nowiny, wierz mi. Ja taką wierną klientką jestem. Super. Ja już taka słaba byłam. No więc ahoj, na razie. No, co tam? No, szefie, ja już z tego, co widzę tutaj na kartce, zawiozłem wszystko. No, maladziec, no brawo, no хорошо. No to w takim razie ty teraz już masz majlant, jak ty wszystko już porozwoził, to teraz ty odpocznisz sobie, maladziec. No bardzo dobrze, хорошо, no. Dobra, a co jutro mam robić? No, jutro, ja ciebie tutaj zaraz wyślę adres na ten SMS tutaj, ty sobie odbierzesz adres, jutro mnie chłopaków z roboty zawieziesz do domu, no. Dobra. A mam do szefa jeszcze takie pytanie. No co tam? A co my w tych paczkach w ogóle wozimy? A ciebie to nie interesuje! To nie twoje dzieło! Ty masz robotę, to ty ją pilnuj! Paczki wozisz, nie wtrącasz się w to, co w paczkach jest. Paniam? No okej, spoko, dobra. No. Do widzenia. To jutro na robota. No, punktualna. No. Do widzenia. No witam, jestem już na miejscu, czekam na chłopaków. No tak, zgadza się adres. Ale nie widzę ich jeszcze nigdzie. Dobra, okej, czekam. Dawaj! A mi przypierdolił. Co, boli? Fuj. Ale teraz nikomu nie przypierdolił. Da? A skolko je to budiet? Kilogramy? Хорошо, пойдем. No, na co czekasz? Jedziem. Dawaj, Władimir. Eta je adres. Tam upakowki zawieziesz i masz fajrant. No, także pojechał.
Kurwa mać, no, no co się dzieje z tym telefonem? Ja pierdolę. Kurwa mać. Żyje pani? Pierdolę. Halo szefie, mam problem. Nie, jeszcze nie rozwiązłem wszystkiego, mam problem. Potrąciłem kobietę. No normalnie jechałem i nie wiem jak to się stało. Nie dzwoniłem jeszcze nigdzie. Ale jak to ratować trzeba coś. Dobra. Dobrze, czekam. Jestem na ulicy Polnej 13. Tutaj od razu na skrzyżowaniu. Tylko błagam was, szybko przyjedźcie. Co ty zdjęła? O. Co to? Nie wiem co ma, nie wiem czy ona żyje. Cicho. No, все в порядке, она еще жива. Ну, непритомна ест. Молодой, спокойно ты. Сядай, едешь, ты не можешь залегать с работой. Ты рубь ты свое, мы тут разберемся, мы девушку тут и поможем. Но. Напевно, поможем ей. Напевно жиє, везвит, все в порядку. Вон, зараз тут разберемся с ним, поготовь, везвит, але ж ты спокойно ты. Успокойся, опануйся, ты возьми себя в руки. Сядай, отъедь кавалок, отпочни, и потом ты пацку далее завъедешь. Добре. Мы тут с тим. И тихо, никому не мовишь о том, что тут стало, понял? Tak, dzień dobry, szefie, to ja. Tak, rozwiązałem wszystko. Mam sprawę, czy możemy się jutro zobaczyć? Tylko, że bardzo bym prosił na osobności. Nie, nic się nie stało zupełnie. Tylko po prostu zależy mi na dyskrecji. Tak? Super. O której? Dobra, jak najbardziej. Ty czego mi z tą grubą dupę tu pustą, ty w telewizor ładuje? Ja niczego nie widzę. No szefie, zima idzie. No to co zima? To co ty zimie? Nie, śniega nie widział, zimy nie widział. Nie, no ja śnieg widział, ja na Syberii był, ale przecież my mamy letnie opony. Kurwa, letnie opony. I się znowu rozjebie ma opony. No rozjebie, tak. Bierzesz ty Wołodnie, zapierdala mi paszą, on mi opony zmieniać. Reszo. Pół godziny oni mają być wymienione, paniał. Reszo. Wladimir! Paszą won. Kurwa, opony mi nie... Jeszcze mi trzeba, żeby mi mandat dali. Kurwa, może jeszcze za chujowe parkowanie.
Cześć jeszcze. Jest, czekaj za tobą. Dobra, dzięki. To jak ty mnie tu naszło? Co to za ważna sprawa tam? Taka jedna, dzień dobry. No, powiedz. My napijemy się. Nie, dziękuję. No, ja sobie naleję. No, co tam? Przyszedłem tutaj w jednej ważnej sprawie. No, jaka to ważna sprawa? Co ty tam? Co to jest? To ciebie nie interesuje, ty. Ty co? To nie twoja sprawa. Nie na to się omawialiśmy. No, to co, co? Nie wiedziałem, że tam są jakieś narkotyki. No, co wy mnie kurwa wprądaliście, co? To nie interesuje ciebie, to nie twoja sprawa. Ty wozisz mi pakowki, zarabiasz pieniądze i resztę w dupie ciebie nie interesuje. Tak? Wprowadzacie mnie w jakieś nielegalne interesy. Nie tak się kurwa omawialiśmy. Interesy nielegalne. O, dura. Ty pilnuj, szanuj ty szefa swojego, bo będziesz mieć gorszego. Albo nie będziesz mieć żadnego. Szefa? To ja cię wygląda. Słuchaj, ja cię załatwię, rozumiesz? Załatwię cię. Załatwię. No już to ty zdzielasz. No co ty zrobisz? Ty mnie nie załatwisz, ty. Co? Któregoś dnia przyjadę i cię kurwo zabiję. Rozumiesz to? No już. Nie tacy mnie grozili, ty. Małeś. Kolejny poszło. No piach łot i wszystko z tego będzie. Policja, rzuć broń! Na ziemię! Ale to nie ja! Co jest, kurwa? Chyba nasz. To są chyba jakieś żarty, co? Tak? No weź mnie zostaw, kurwa! No weź mnie zostaw, no! Jasne jest. Młodszy inspektor Stefan Zarzeczny, Wydział Kryminalny. A ty jak na kogoś, kto stuknął jednego z większych handlarzy kokainą, to taki wyglądasz trochę pogubiony. Ja tego nie zrobiłam. No to kto? Kto inny wszedł, kto inny zabił? A przecież gdzie? Tylko ty tam byłeś. Trzymałeś broń, z której został zabity Wasiliew. Ile razy mam panu powtarzać, to nie ja to zrobiłem. Rozumie pan w ogóle, co do pana mówię? Nie musisz kłamać. Przyznasz się, dostaniesz mniejszy wyrok. Ale do czego? Do czego, powiedz mi? Do czego mam się przyznać? Do tego, że jak byłem tam, to był już pistolet? To tyle. Chłopie, to się nie trzyma kupy. Nie ty wszedłeś, nie ty zabiłeś. Tylko, że ślady na pistolecie to są tylko twoje odciski palców. Nikogo innego tam nie widziałem. Marnie to. Tak, bo to zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności. Chłopie, twoja historia się nie trzyma kupy.
Nie wiem, jak ma panu udowodnić to, że to nie byłem ja. Ale... Przecież chłopaki. Chłopaki byli, przecież jego ochroniarze, tak? Wychodzili. Pewnie coś by, nie wiem, zauważyli, słyszeli, tak? Nie wiem, to przecież oni mają monitoring, no jasne. Przecież mają monitoring. To przecież widać właśnie, kto go zabił. Jaki kurwa monitoring? Gdzie monitoring widziałem? Monitoring, tak. Dobrze, to jak ci tak zależy, to sprawdzę, co było na tym monitoringu. No to niech pan sprawdza. Gdzie nie wychodzi? Dobry żart. Rozmawiam z panem Iwanem Smirnowym. Nieważne. Ważne, że wiem, kto stuknął waszego szefa. Moje nazwisko jest nieistotne. Powiedz mi, przyjaciel. Pan posłucha. Człowiek, który zabił Wasiliewa, nazywa się Marek Witarski. I teraz jedzie do swojego mieszkania, które ma od was. Przypuszczalnie po to, żeby zabrać klamoty i zniknąć. Co? Nie, powiedzmy, że darzyłem waszego szefa dużym szacunkiem. Twoje alibi ma jedną małą wadę. Nie istnieje. Nikt nie słyszał żadnego monitoringu. Owszem, co nagrania, ale z kamer, które myśmy tam umieścili w celach operacyjnych. No jest super, no i na tych kamerach będzie dowód, tak, że ja go nie zabiłem, tak? Dowód jest taki, że grozisz Wasiliewowi. Jest również, że stoisz z pistoletem w ręku. Nad trupem. 25 lat. Jak pan. No. Ale to jest powód. Przyznam się, późna współpraca, wyrok będzie mniejszy. Wiesz co, znajemy ci tylko i tak. Idę po kawę. Też chcesz? Obydwie. Daj tego. Daj. Bo jeszcze trochę nam tu zejdzie. Powiesz nam, potem sobie zabierzesz. O. Zobacz, Władimir, to jest największy gieruj w mieście Marek. Co ty tu robisz? Mieszka? To wiem. Psy cię zwinęli, więc powinieneś być u nich. Co tu robisz? A widzisz, żeby mnie jakieś psy zawinęły? No właśnie nie. Ale gadaliśmy sobie z Władimirem i tak kombinujemy. Coś ty odpierdolił, że cię zwinęli. Co ty, Władek, wymyślił? Żeby nas panem złapali. Da. Ale ty nie głupi.
Przecież byś nie okradał szefa. Więc czego od ciebie chciał ten pies? Ja ich znam. Ja wiem, że oni nie zamykają bez powodu. Niczego, to było po prostu zwykłe nieporozumienie, tak? Przecież jestem tutaj, tak? Widzę, że jednak to, co mi powiedzieli, to jest prawda. Żeś szefa naszego odjebał. Ja waszego szefa odjebałem? A kto ci takich kurwa pierdół opowiadał, he? Nieważne kto. Ważne, że ja mu wierzę bardziej niż tobie. I to jest twój największy problem. No i co zrobisz? No co, zabijesz mnie? No dobra, suwaj się. Się teraz kurwa nie będziesz nadawał do trumny z otwartym wiekiem. Będziesz miał dziurę w mordzie. Daj spokój, odpuść, przecież nie będziesz całe życie uciekał. Nie rozumiesz, że to nie ja go zabiłem? Wiem, bo to ja. Ja go zabiłem. Jak to? Jakieś 10 lat temu prowadziłem śledztwo. Narkotyki, handel ludźmi. Ja odkryłem, że za tym wszystkim stoi Wasiliew. Jak już miałem wszystkie dowody, skurwysyn porwał moją żonę. Powiedział, że nic jej się nie stanie, jak odpuszczę. A ja uwierzyłem. Zabił ją na moich oczach. Zwiał. Musiał mieć kogoś w firmie. Zniknęły wszystkie dowody. Myślałem, że już nie wróci, ale 3 lata temu wróci. 3 lata za nim chodziłem. No i trafiłeś się ty. Powiedziałeś, że go stukniesz. Mam jak znalazł. Ale dlaczego ja? Bez powodu. Po prostu. Akurat się napatoczyłeś. Bezdomny chłopak szukający pracy. Pasuje. Każdy uwierzy. Poza tym silniejsi wykorzystują słabszych. Idziemy. Nie wygłupiaj się. Masz już jedno morderstwo na koncie. Stukniesz policjanta, masz przejebane. Nie rozumiesz, że to nie ja byłem? Nie rozumiesz, że to wszystko to jest... jakaś pomyłka? Ja wiem. Chcesz mnie wrobić teraz, tak? Chcesz mnie wrobić, tak? Nie ujdzie ci to tak na sucho. Nie mam już siły na to, rozumiesz? Cały czas jestem w jakimś pierdolonym letargu. Najpierw moi rodzice alkoholicy, którzy znęcali się nade mną psychicznie. Później szef budowy. Następny ten mafiozo, który chciał mnie wykorzystać do swoich własnych celów. A na końcu ty. Ty i te twoje pomysły na to, żeby mnie upierdolić. Jedyne osoby, na które nie mogłem liczyć, to byli moi dziadkowie. Gdyby żyli, to by mi pomogli teraz, rozumiesz? Nigdy nie ma. Jestem sam. Ale nie pójdę do więzienia. Nie pójdę do więzienia, rozumiesz? Nie pójdę do więzienia. Zakończmy to raz na zawsze. Tu i teraz. Marek, nie! Nie mogę przestać myśleć o Marku. Odkąd 2 dni temu zginął. Zabiłem go.
Widzi pani, to moja wina, że znalazł się w takiej sytuacji i że nie żyje. Ale skoro nie ma jeszcze grobu, to pomyślałem, że przyjdę tu i pani przekaże moje przeprosiny. Cała ta sytuacja powinna potoczyć się inaczej. Wiem, że moje słowa nie zwrócą Markowi życia, ale musiałem to powiedzieć. Jeżeli pani mnie słyszy, proszę przekazać Markowi, że go przepraszam i że go nie zapomnę do końca życia.